gmina Trzebieszów nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o rozwój dróg. Wójt Mirosław Szekalis właśnie podpisał kolejną umowę. Na plac budowy wkracza przedsiębiorstwo robót inżynieryjno-drogowych w Łukowie i prezes Bartłomiej Sokół. Przed chwilą podpisałem umowę na modernizację drogi gminnej w sołectwie Nurzyna. Odcinek prawie 700-metrowy, wartość ponad 1 200 000 zł. Środki są własne, czyli 40% tej kwoty oraz 60% w postaci dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Także inwestycja bardzo konkretna. Sołectwo Nurzyna czekało na modernizację drogi już od kilkunastu lat. W zakresie inwestycji jest oczywiście nowa nawierzchnia asfaltowa z poszerzeniem jej do 6 metrów, kanalizacja odwodnieniowa drogi, chodnik do ruchu pieszego, zjazdy na poszczególne posesje, także inwestycja konkretna, która będzie służyć mieszkańcom Nurzyny i nie tylko, bo część mieszkańców naszej gminy również po tym odcinku drogi porusza się w stronę Łukowa. Termin taki obligatoryjny to jest do końca sierpnia bieżącego roku, ale właśnie pan prezes, który przed chwilą podpisywał tę umowę, stwierdził, że jak tylko warunki pogodowe będą korzystne, firma będzie wchodziła z pracami budowlanymi.